Jest to chyba najdalej idący kompromis, który dzisiaj zapadł na sesji. Chodzi o to, że na ostatniej radni wprowadzili zapis do projektu uchwały mówiący o tym, żeby łącznie z gminą, z sołectwem Redzikowo przyłączyć część Kobelnicy oraz sołectwo Bolesławice. Pamiętają Państwo, jaka była atmosfera wówczas. Musieliśmy reasumpcję głosowań przeprowadzać. Skończyło się to tym, że dwa kluby, klub PiSu i Platformy Obywatelskiej, wprowadził poprawki na dzisiejszą sesję, która mówiła, że rezygnujemy z Redzikowa, jak również rezygnujemy z Kobelnicy i z gminy i z sołectwa Bolesławice. Pozostajemy przy trzech sołectwach, gdyż nam chyba najbardziej zależy na tym, żeby miasto się rozszerzało terytorialnie, a nie liczebnością mieszkańców. Według nas trzy sołectwa, które wchodzą, a mianowicie Bierkowo, Wynkówko i Strzelinko, są tymi sołectwami, gdzie chociażby biorąc pod uwagę rozwój Słupska w kierunku północnym, Dwumiasto, to jest jakby dowód na to, że jesteśmy za Dwumiastem, żeby Słupsk rozwijał się w kierunku północnym, a nie południowym, co jest zwykłym jakimś niedopatrzeniem.